Witam Was, robaczki, dzisiaj. Piękna niedziela, słońce w końcu świeci. Jedziemy dzisiaj nurkować na Jezioro Jeleńskie. Mieliśmy wcześniej, ale nie pykło. Stare przysłowie nurków mówi: kto raz wejdzie w suchara, nie wróci do piany. A dzisiaj ja w piance będę nurkował. A co? Zobaczymy, jak się wraca. Będziemy penetrować dno Jeziora Jeleńskiego. Penetrować. Zobaczymy, czy przez ten tydzień się ułożyło. No. Więc do zobaczenia na miejscu. Dojechałem. Troszeczkę wieje. Ale jesteśmy na plaży, na Jeziorze Jelińskim. Głębokość maksymalna tego jeziora to jest około 20 metrów. My dzisiaj nie będziemy pływać na 20 metrów. A po drugie, ja nie mogę na 20 metrów, tylko maksymalnie 18 mogę. Takie mam uprawnienia. Więc zobaczymy, jaka jest widoczność pod wodą. O matko, jak woda opadła. Jakby ktoś wyssał z tego jeziora wodę. No dobra, zobaczymy, jaka będzie widoczność. Tutaj jest po mostku. No tu z brzegu wydaje się fajna. Zobaczymy głębiej. Idziemy na koniec pomostku. Na koniec pomostka idziemy i zobaczymy, jaka będzie widoczność. Będzie fajnie widać. Genialna widoczność. Jestem mega podekscytowany. Jest widoczność. W końcu, nie tak ostatnio było tragicznie na chłopie przez te wichury. No dobra, idę się szykować i czekam na Basię i Przemka. Mają dojechać. Właśnie dojechał mój serdeczny kolega, chyba z żoną, z dziusiem. No, zobaczymy. Z żoną i z dzieckiem. Także będzie wesoło, czyli Basia nie nurkuje, ale Przemu tak. Cześć! Cześć! Ty cię wiecie, jaka widoczność jest, cześć! Jako wizurka mi, o! Miodzio! Przemek małą konfigurację sprzętu zrobił. No, już wiesz. Tabula rasa. Jestem kompletnie nie wiem, co chodzi na razie. Co do czego, po co i na co, czy to będzie tu, czy to będzie. Ale dzisiaj będzie Przemek pływał w nowym skrzydle, zakupionym tydzień temu. Nowy używany. A, nowy używany, ale dla ciebie nowy, to jest najważniejsze. Miał pływać w piance, ale kolega wymiękł. Wymiękł. Mam nadzieję, że dzisiaj rękawiczka przegra walkę z Przemkiem. To jest... Czas pokaże. O, czas pokaże. No nic, mój sprzędzik już gotowy. Teraz tylko wbić się w pianeczkę. Nie, teraz tylko wbić się w pianę i próbować sił. Jak żeśmy zanurali, to co się okazało, że ta wizura wcale nie jest taka super, jak wyglądało to z pomostku. Dziś dla odmiany Przemo walczył z kapturem. Tyle czasu schodzi ubieranie, że pomimo tak słabej widoczności i tak zdecydowaliśmy, że będziemy nurkować.
Tutaj Przemek poczuł się jak 5-latek, trzasnął fikołaja. Tutaj trochę ja Przemka nagrywałem, trochę Przemek mnie nagrywał. A co tam, jak nie ma co nagrywać, to nagrywaliśmy się wzajemnie. I powoli brnęliśmy coraz głębiej, chociaż głębokość tutaj nie była powalająca, bo ciągle było 3-4 metry. Tutaj na zegarze już wyskoczyła nam piątka, 5 metrów, więc skończyła się roślinność, zaczął się piaseczek, albo muł raczej. Tutaj natrafiliśmy na rower, to chyba był Wigry 3. Przepłynąłem koło niego około pół metra i nie zauważyłem go. Dobrze, że Przemek płynął z mojej lewej strony, więc na niego napłynął. I to była atrakcja dzisiejszego nurkowania, jazda rowerem pod wodą. A tu Basia z Franiem czekali na nas już na pomostku. Dzisiaj Basia robiła za fotografa, a Franiu jej towarzyszył. Dobra, powiem tak, nurkowania zakończone, około 40 minut, ale nikt mnie nie namówi na piankę więcej, a szczególnie on, nie namówi mnie, cwaniaczek. Cwaniaczek normalnie, ja już wytrzymać nie mogłem, zimna, a on mówi luz, jak ciepło. Chodź do Franiu, popatrz. Co to jest? A, nasz przyszły mały nurek. Tak, także nie dam się namówić na piankę zimą, nie, kategorycznie. Jednak ktoś, kto spróbuje raz sucharze, nie wraca do pianki, to był mój błąd. Nie, tak naprawdę to ja suchara wysłałem do serwisu.